Cześć, witam Cię w następnej lekcji trygonometrii. Dzisiaj będzie o jedynce trygonometrycznej. To jest bardzo ważny wzór, którego będziemy używać później w równaniach, więc patrz uważnie, od razu zacznę go wyprowadzać w tej chwili. Czym jest jedynka, zaraz Ci powiem. Na razie obserwuj. To jest trójkąt prostokątny. Stosuję sobie teraz wzór Pitagorasa i piszę, że... Ojejku, przepraszam. Jeszcze raz. A kwadrat. Dodać b kwadrat w tym trójkącie, tutaj po lewej, to c kwadrat. Prawda? Wszystko się zgadza. No oczywiste, wzór Pitagorasa, powiesz nam, nic specjalnego. I teraz bardzo ważna rzecz. Co robię? Dzielę sobie to wszystko, obustronnie, dzielę przez c kwadrat. Dlaczego dzielę wszystko przez c kwadrat? Bo mam ochotę dzielić sobie przez c kwadrat. Mogę to zrobić, prawda? Mogę sobie zrobić co chcę. Mogę pomnożyć obustronnie przez 4, bym tu wszędzie dopisał czwórki przed a, b i c. To oczywiście byś nie zaprotestował, bo to jest wciąż to samo. To jest równość. No więc podzieliłem wszystko przez c kwadrat. Bardzo często tak się robi, jak chcemy coś udowodnić, mogę sobie dzielić, mnożyć, przez co tylko mam ochotę. Jeśli oczywiście to do czegoś prowadzi, to wtedy warto. Popatrz. A kwadrat przez c kwadrat, dodać b kwadrat przez c kwadrat, równa się c kwadrat przez c kwadrat, to jest 1, no ale no dobra, zapiszę to. C kwadrat przez c kwadrat. No i teraz tak. A kwadrat przez c kwadrat. Obie te literki są podniesione do kwadratu. Jak mam taką sytuację w ułamku, to mogę sobie wynieść ten kwadrat jakby za ułamek, prawda? Czyli mam a do c, cały ten ułamek jest podniesiony do kwadratu. To jest to samo. Dodać. I to samo robię sobie w przypadku tym drugim, z tym ułamkiem b przez c. No i teraz już napiszę, że c kwadrat przez c kwadrat, c się skracają oczywiście i jest równe 1. No i teraz zobacz, co teraz się dzieje. A do c w tym trójkącie, a do c, to jest sinus alfa, prawda? Czyli to jest sinus alfa. I ten sinus alfa jest podniesiony do kwadratu, widzisz? Czyli piszę, robię sobie taki nawias. Sinus alfa kwadrat. Dodać b do c. B do c to jest cosinus alfa, czyli cosinus alfa do kwadratu również jest równe 1. I to jest właśnie jedynka trygonometryczna. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotny wzór. Zapamiętaj go sobie. Ten wzór akurat musisz sobie na pamięć go nauczyć. Wyprowadzenie, jak widzisz, jest bardzo proste. Zrobiliśmy to w 4 krokach. Tak naprawdę to można to zrobić nawet jeszcze szybciej. No, widzisz, wyprowadzenie jest naprawdę łatwe. Niektóre z tych wzorów będą dużo bardziej skomplikowane. Ten jest taki intuicyjny. Widać, skąd to się bierze. No i to jest właśnie nasza równość. Z tego możemy zawsze, widzisz, policzyć. Jak wystarczy, że znam sinus i mogę policzyć wtedy kosinus. Widzisz? Zawsze. I dlatego dzisiaj też sobie zrobimy takie zadania właśnie, że będzie podana jedna funkcja, musimy policzyć pozostałe i wtedy bez tej jedynki ani rusz. Dlatego zapamiętaj sobie ten wzór, napiszę ci go może jeszcze raz dużymi literami. Aha, jeszcze jedna sprawa w przypadku notacji. Widzisz, to jest sinus alfa podniesiony do kwadratu. Żebyś się nie zdziwił czasami, możesz zobaczyć też taką notację. Sinus kwadrat, tutaj ta dwójka, alfa. Coś takiego. I to jest dokładnie to samo, dlatego że ten sinus, funkcja sinus jakby jest podniesiona do kwadratu, a argumentem tej funkcji jest jakaś alfa, prawda? Mogę mieć sinus z czegokolwiek, nie wiem, z jabłuszka. I ten sinus podnoszę do kwadratu. No to będzie sinus kwadrat. Cała ta funkcja. I tylko funkcja z jabłuszka. Widzisz? To jabłuszko z argumentem funkcji sinus. I podnoszę go do kwadratu w tym momencie. Jabłuszko zostawiam w ogóle w spokoju. Tu mogę, to nie ma znaczenia, co tutaj jest. Chodzi o to po prostu, że funkcja sinus jest podniesiona do kwadratu, czyli to jest sinus razy sinus po prostu. Czyli jak masz, nie wiem, sinus 30 stopni, prawda? To jest jedna druga, a sinus kwadrat 30 stopni to jest jedna druga do drugiej, czyli jedna czwarta. Zgadza się? Także tak się sprawy mają, jeśli chodzi o notację tego wszystkiego. Napiszę ci jeszcze raz. I rzeczywiście tamtą właśnie notację się podaje tę drugą częściej. Tak teraz ci napiszę, czyli sinus... O, tak się pisze. Sinus kwadrat alfa. Wygląda to po prostu estetycznie, bez tych nawiasów i tak mądrzej. Plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. To jest nasza właśnie jedynka trygonometryczna. Tak to wygląda. Skąd to się bierze, to ci właśnie pokazałem. No i teraz od razu zrobimy sobie parę takich zadań, które właśnie tę jedynkę trygonometryczną wykorzystują, żeby zobaczyć, z czym to się je i gdzie możesz się na to natknąć potem, jak już będziemy robić zadania na maturze, prawda? Dobra.
No to od razu robimy. No ja nie ściągałem specjalnie zadań, no bo te treści one są wszystkie bardzo podobne, więc zrobimy sobie najwyżej dwa i tyle, żeby było po sprawie. No to pierwsza rzecz, jaką możesz na przykład mieć podaną. Zadanie wygląda tak. Oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne. Tutaj chodzi o po prostu sinus, cosinus, tangens i najprawdopodobniej kotangens też chcą, żebyś policzył jako tą najbardziej popularną kofunkcję, bo tłumaczyłem lekcję wcześniej. Czyli na przykład jest dane, że sinus alfa jest równe, no powiedzmy 1 druga, tak? Niech będzie. Sinus alfa jest równe 1 druga, czyli alfa jest 30 stopni, no ale tym się na razie nie zajmujemy. Wiem, że sinus alfa jest 1 druga, prawda? No i teraz tak, co robię? Sinus alfa jest równy 1 druga. Mam policzyć cosinus. Cosinus jest naszą szukaną, czyli cosinus alfa jest nie wiem ile. Tangens alfy. No i niech będzie jeszcze ten kotangens. Aha, to powinno być takie. Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Tangens alfy jest szukany i kotangens alfy też jest szukany. Dobra. No to od czego zaczynamy? Mam sinus. Potrzebuję cosinus, tangens. Żeby policzyć tangens, musiałbym mieć sinus i cosinus, bo tangens to jest sinus przez cosinus, więc na razie tangensa nie mogę policzyć. Muszę zacząć, no jako tangens to 1 przez tangens, więc potrzebuję mieć tangens, żeby policzyć kotangens. Najpierw policzę sobie cosinus w takim razie. Policzmy sobie cosinus. Jak będzie wyglądał cosinus w takim wypadku? No to korzystam z właśnie przed chwilą wyprowadzonego wzoru na jedynkę trygonometryczną, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Sinus kwadrat alfa. Wstawiam tutaj sinus alfa, czyli 1 drugą do kwadratu plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli to jest 1 czwarta plus cosinus kwadrat alfa równa 1. Przenoszę 1 czwartą na prawą stronę, odejmuję sobie i mam, że cosinus kwadrat alfa to jest 1 minus 1 czwarta, czyli 3 czwarte, tak? Widzisz, skąd te 3 czwarte się wzięły. Po prostu od jedynki odjąłem 1 czwartą. No i teraz co robię? W tej chwili pierwiastkuję to, a ważna sprawa, no tutaj funkcje cosinus, sinus i tak dalej będą mogły osiągać wartości ujemne również. O tym będziemy mówić w lekcjach na rozszerzeniu, więc jakby bądź ostrożny, musisz ustalić najpierw znak i tak dalej. Teraz nie chcę się no, nad tym rozwodzić. Po prostu chciałbym, żebyś wiedział, że no nie mogę tego tak po prostu napisać, że to jest pierwiastek z 3 przez 2, co zaraz zrobię, tylko muszę jakby wziąć pod uwagę też, jaki będzie znak tej funkcji, bo to, że ona jest do kwadratu podniesiona, to może być plus albo minus, prawda? Dlatego no, uczulam cię już teraz, potem dokładnie zobaczysz, o czym mówię i dlaczego w ogóle o tym mówię. Na razie piszę po prostu, no nie przejmuj się w tym w tej chwili. Jak jesteś na podstawie, to w ogóle się tym nie przejmuj. Cosinus alfa pierwiastkuje, to sobie po prostu oczywiście tak, pierwiastek przez 2. No i to się zgadza, czyli właśnie potwierdziła się nasza teoria jedynki trygonometrycznej, bo przecież tu było alfa jest 30 stopni, no cosinus jest z tego samego kąta, czyli 30 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2. Właśnie policzyliśmy kosinusa. Kosinus 30 stopni, czyli no nie wiem ilu to jest, nie muszę tego wiedzieć, bo to jest nieistotne. Akurat wiem, że alfa jest 30 stopni, ale kosinus alfa jest pierwiastek z 3 przez 2 w takim razie. No i teraz przystępuję do liczenia tangensa, oczywiście, to już jest bardzo proste. Mam sinus i cosinus, tangens alfa, korzystam z wzoru, że tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa. Prawda? O tym wzorze już wspominałem wcześniej. Tangens alfa to jest sinus przez cosinus alfa, no to oczywiste. No i teraz sinus alfa po prostu sobie podstawiam. Tangens alfa równa się 1 druga przez pierwiastek z 3 przez 2. Widzisz, tu nam się zrobił taki piętrowy ułamek. No i jak to teraz odwrócę? No odwrócę, żeby to nie było takie zagmatwane. 1 druga razy 2 przez pierwiastek z 3, prawda? Bo to jest mnożenie przez odwrotność. To nam się upraszcza. No i wychodzę na to, że tangens alfy jest równy 1 przez pierwiastek z 3, co również wiemy, że tak właśnie jest. Więc mamy już policzoną następną, kolejną funkcję trygonometryczną, tangens. Cosinus policzyliśmy. No i teraz już pozostaje oczywiście kotangens, czyli nasza kofunkcja tangensowa. Kotangens alfy to jest po prostu 1 przez tangens alfy, czyli cosinus przez sinus. A że tangens alfy sobie właśnie przed chwilą policzyłem, kotangens pewnie zawsze będziesz liczył w ten sposób, bo jak każą ci liczyć już kotangens, to tangens na pewno też będą ci kazali policzyć. No a 1
przez tangens, to jest 1 przez 1 przez pierwiastek z 3, no czyli odwrotność odwrotności to jest ta liczba właśnie tutaj, pierwiastek z 3. Kotangens alfy jest równy pierwiastkowi z 3. No i tak się takie zadania rozwiązuje. No czy to było trudne? No nie, wystarczyło podstawić do wzoru. No nie ma w tym żadnej filozofii większej, oprócz właśnie tak jak mówię, podstawienia do wzoru, sprawdzenia ewentualnie, czy ci się to zgadza w miarę, żeby zwróć uwagę, że jakby zbiór wartości sinusa jest od minus 1 do 1, tak samo kosinusa, więc nie możecie wiedzieć sinus alfy równy 7, bo to byłoby wtedy źle na 100%. Dlaczego jest taka dziedzina, to również tak powiemy w następnych lekcjach. Po prostu wiedz, że sinus i kosinus mogą być tylko od minus 1 do 1. Nie może być 5 na przykład. Tak? Musi być właśnie w tej ramach zamknięty. Teraz pokażę Ci jeszcze jeden taki przykład właśnie. Na przykład niech tangens alfy będzie tą daną funkcją i tangens alfy będzie się równo 3 czwarte. 3 czwarte. Mam policzyć sinus. Sinus jest niewiadomy. Kosinus jest niewiadomy. No i kotangens też jest niewiadomy. Jest równy ileś tam. Ile? Nie wiemy, mamy policzyć właśnie. No oczywiście mogę to zrobić w ten sam sposób, co robiłem wcześniej, czyli wykorzystuję sobie najpierw, że no, kotangens alfy to liczę od ręki, tak? No kotangens alfy no, to jest odwrotność tangensa, czyli 1 przez tangens, czyli odwrotność tangensa, czyli to jest 1 przez 3 czwarte, czyli 4 trzecie. No, policzyłem kotangens właśnie. To było bardzo proste i szybkie. No ale sinus alfa i kosinus alfa na razie nie mogę policzyć. No mogę to zrobić w ten sposób, że napiszę, że tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa, czyli 3 do 4. I będę miał jakby taki podwójny układ równań, czyli no pokażę Ci to. Tangens alfa jest równy sinus alfa przez kosinus alfa, czyli równe 3 czwarte. No i z tego mogę sobie policzyć jakby zależność sinusa od kosinusa, czyli z tego wynika, że 4 sinusy alfa to są 3 kosinusy alfa. 4 sinusy alfa. Wymnożyłem to tak na krzyż po prostu, widzisz? 4, no wiesz skąd się to wziął, prawda? 4 razy sinus alfa równa się 3 razy kosinus alfa. Mnożenie na krzyż, 3 kosinus alfa. No i teraz sobie wybieram jakby pod którą funkcję chcę podstawić, zawsze lepiej podstawić pod kosinus. Dlatego wyliczę sobie, że sinus alfa jest równy 3 czwarte kosinusa alfa. Sinus alfa jest równy 3 czwarte kosinusa alfa, prawda? Po prostu podzieliłem to przez 4. I teraz mam stąd, że wykorzystuję teraz jedynkę trygonometryczną. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. No, a teraz mam dwie niewiadome, no ale wiem, że sinus alfa to są 3 czwarte kosinusa alfa, więc podstawiam sobie tutaj sinus kwadrat alfa. Pod samo sinus alfa podstawiam 3 czwarte kosinus alfa, widzisz? Czyli to podstawiam sobie w ten sinus tutaj. Dotąd. Pod tym kwadratem to jest, czyli mamy tak. 3 czwarte kosinus alfa całego kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. No i teraz tak. 3 czwarte to jest 9 szesnastych, prawda? Podniesione po podniesieniu do kwadratu. Czyli no, przejdę sobie na następny slajd. 9 szesnastych. Tam był kosinus też w nawiasie, więc kosinus również podnoszę do kwadratu. 9 szesnastych kosinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. No i teraz dodam to. Kosinus kwadrat alfa to jest oczywiście 16 szesnastych kosinus kwadrat alfa, tutaj mogę wpisać, prawda, żebym miał jakby ten sam mianownik. I teraz mogę dodać do siebie te dwie rzeczy, czyli mam, że to jest 25 szesnastych kosinus kwadrat alfa, prawda? 25 szesnastych kosinusa kwadrat alfa równa się 1. Teraz sobie podzielę przez tę liczbę, czyli podzielić obustronnie, podzielić przez 25 szesnastych, bo chcę już wyliczyć ten kosinus, dostać się do niego. 1 podzielić przez coś takiego to jest odwrotność. 1 przez 25 szesnastych to jest 16 25, czyli kosinus kwadrat alfa równa się 16 25. No i w tej chwili po prostu to pierwiastkuję, prawda? Bo wiem, no
Powiem ci. Potem, za chwilę, na następnej lekcji dowiesz, dlaczego może być minus i tak dalej. Ale to zaraz o tym. Kosinus kwadrat alfa równa się 16 dwudziestych piątych. OK. I teraz pierwiastkuję to. Kosinus alfa jest równe 4 piąte. I to już policzyłem jakby. I teraz znając kosinus alfa, mogę sobie wyliczyć sinus alfa, bo wiem, że sinus alfa to są 3 czwarte kosinus alfa, więc sinus alfa równa się 3 czwarte razy kosinus alfa to są 4 piąte, 4 piąte, czwórki mi się skrócą i sinus alfa to są 3 piąte. Policzyłem właśnie wszystkie wartości. Widzisz, takie zadanie, jak się natniesz, to jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z tych dwóch zależności, zazwyczaj niczego więcej, że sinus, że tangens to jest sinus przez kosinus, no i z jedynki trygonometrycznej. Ale pokażę ci jeszcze jeden taki bardzo przyjemny trik, który pomaga rozwiązywać takie zadania zawsze, jak nie wiesz, ile to jest, i to się przyda również później, kiedy to nie będzie już takie oczywiste i wiadome. Także spójrz jeszcze raz, mieliśmy podane, że tangens alfa to są 3 czwarte. No i teraz tak, napiszę to. To jest jakby druga opcja, jak można rozwiązywać takie zadania. I to jest świetny sposób, on się często przydaje już przy równaniach i tak dalej, na rozszerzeniu właśnie zwłaszcza, gdzie nie tak to jest taki wzorów. Tangens alfa jest równy 3 czwarte. I teraz tak, sinus alfa i tak dalej. Chciałbym mieć więc trójkąt, w którym taki tangens będzie istniał sobie, że tak powiem. Więc spójrz, rysuję jakiś trójkąt. To jest trójkąt prostokątny. Tu jest kąt prosty. No i zrobię sobie boki, na przykład tu będzie alfa, którą badam. Tu będzie alfa. Zrobię boki 3 i 4 w tym trójkącie. Widzisz, to jest trójkąt, w którym tangens alfa jest równy 3 czwarte, 3 do 4, prawda? I w takim trójkącie chcę poznać kotangens i sinus i kosinus. Tu jest jakiś bok x, którego nie znam. Alfa mnie nie interesuje, ile jest, bo nie mamy wyliczyć alfy, tylko mam wyliczyć funkcje trygonometryczne, które te alfa określają. Więc tak, tangens jest 3 do 4. Kotangens od razu widać stąd 4 do 3, prawda? Więc mogę to wpisać po prostu z rysunku. Ten rysunek jest bardzo pomocny i naprawdę się przydaje przy rozwiązywaniu takich rzeczy. No i teraz tak, żeby policzyć sinus i kosinus, potrzebuję przeciwprostokątną, bo sinus to będzie ta przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej, czyli naszego x, 3 do x to jest moje sinus, a 4 do x to jest moje kosinus, prawda? No więc policzmy sobie x, no a x mogę policzyć sobie z Pitagorasa. To jest naprawdę bardzo dobry trik i on się bardzo często przydaje. Spójrz, 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się x do kwadratu, prawda? 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu to jest 9 plus 16, czyli 25, równa się x kwadrat. Teraz mogę sobie to w ogóle bez problemu spierwiastkować i wychodzę na to, że x jest równy 5. X jest równy 5. I teraz zobacz. X jest równy 5, tutaj to wpisuję. I od razu mogę policzyć z rysunku, że sinus alfy jest równy 3 piąte, a kosinus alfy jest równy 4 piąte. Widzisz, to rozwiązanie jest takie bardziej przejrzyste. No i nie musiałem się tyle naliczać, zobacz, jedyne co musiałem tu policzyć to zrównania Pitagorasa. Nie musiałem nawet znać wzoru na jedynkę trygonometryczną, ani na nic z tych rzeczy, po prostu sobie policzyłem ten x i wyliczyłem, odczytałem z rysunku, ile jest sinus i kosinus. Także jak widzisz, to jest bardzo, bardzo miłe i szybkie rozwiązanie. Także jeżeli byś kiedyś zapomniał takiego wzoru, też mam nadzieję, że wszystko będziesz ładnie pamiętał oczywiście, to możesz skorzystać z tego prostego tutaj, tej sztuczki, na to, jak się liczy te wszystkie wartości trygonometryczne, takie proste w trójkącie, jak masz prostokąt. No dobrze, no właściwie to będzie taka krótka lekcja. My teraz skończyli. W następnej to będzie chyba, następna lekcja już będzie zakończeniem naszej podstawy, tak mi się wydaje, bo tam jeszcze powiem o, rozszerzymy sobie sinus i kosinus, no ale to powiemy w następnej lekcji, także myślę, że na razie to wszystko na dzisiaj. No dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.